taka sytuacja. Spotkałeś chłopaka, byliście już na paru randkach, wszystko fajnie mm, i nagle okazuje się, że on na początku znajomości ukrył jakąś istotną informację. Albo kłamał i po czasie się przyznał. Czy warto kontynuować znajomość? Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości. W którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam Cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. No właśnie, czy warto kontynuować znajomość z kimś, kto kłamał albo z kimś, kto ukrył informację jakąś ważną? Przyjrzyjmy się tym e, sytuacjom osobno, czym innym jest ukrycie informacji, czym innym świadome kłamstwo. W obu bym się zastanawiała, dlaczego ta osoba tak zrobiła, co nią kierowało, Czy lęk, czy wyrachowanie, bo trochę to zmienia. Prawda? Postrzeganie, a dopiero później zastanowiła się, czy warto kontynuować znajomość. Przyjrzyjmy się sytuacji, gdy ktoś coś ukrywa. Na początku znajomości nie zawsze, najczęściej nie mówi, a nawet nie powinno się mówić wszystkiego, no bo dopiero kogoś poznajesz i opowiadanie mu o swoich nie wiem, problemach w pracy to chyba nie jest dobry pomysł albo o mm, chorobach przewlekłych, które nie mają wpływu na, nie wiem, na twoje funkcjonowanie, których nie widać. Na przykład, że masz chorobę tarczycy. No to, to się nie mówi takich rzeczy raczej. Albo też nie mówisz, nie do końca mówisz o swoich wartościach. Bo to nie jest tak, że kiedyś idziesz na pierwszą randkę, to przecież nie, 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 nie masz nagle takiej deklaracji wartości i wystąpienia, gdzie mówisz co, co chcesz, czego nie chcesz. Tylko po prostu zwyczajnie sobie rozmawiasz człowieka, poznajesz, Czasami zdarza się tak, że ukrywamy jakąś informację. I teraz tak, jeżeli on ukrył informację o dzieciach, żonie, byłej żonie, no to to jest słabe, bo to jednak na początku znajomości masz prawo wiedzieć, na czym stoisz. Ale jeżeli ukrył na przykład informację, że mieszka z mamą, to warto się przyjrzeć, przyjrzeć czemu, bo może się tego wstydzi. Pomyślał może, że jeżeli się przyzna, że mieszka z mamą, to nie będzie już drugiej randki. No, i w tym momencie warto się zastanowić, czy ty w ogóle chcesz z nim. Gdybyś, gdyby ta kwestia mieszkania z mamą nie istniała, to byś chciała się z nim znowu spotkać, czy nie. I też spojrzeć, czy w innych sprawach był szczery. No, bo jeżeli był szczery we wszystkim innym, a tutaj to jedno ukrył z lęku, no to dla mnie to nie jest takie przesądzające, że trzeba go skreślić. Natomiast jak kiedyś. Gość ukrył informację, na przykład o byłej żonie albo obecnej żonie. No to w ogóle bez sensu. Ja sama miałam kiedyś taką sytuację, że spotkałam mojego byłego chłopaka. Akurat odwiedzał swoich rodziców, a jego rodzice mieszkali koło moich. No i tam on stał z mamą. I się spotkaliśmy, zaczęliśmy super gadać. I ta mama nawet powiedziała: O, to może się spotkacie, jakoś pogadacie. No to uznałam, że czemu nie? Kiedyś słyszałam, że on miał żonę, ale no, mama zaproponowała, no to czemu nie? zgodziłam, później na tym mieliśmy się na lunch i na lunchu się okazało, że on ma żonę i dwójkę dzieci, więc no, ja bardzo szybko się wycofałam wtedy z tego lunchu, no, bo uznałam, że to jest nie fair. Nie wiedziałam tego wcześniej, on to przede mną ukrył. Zachowywał się trochę jak singiel, ale jak się dowiedziałam, no to powiedziałam do widzenia. No i właśnie, to jest kwestia takiego przyglądania się, dlaczego ktoś coś powiedział i czy ta okoliczność, którą ukrył, skreśla go, czy powoduje, że jestem otwarta dalej na relację. Więc jeżeli ktoś ukrył przed Tobą informację, pierwsze się zastanaw, jaka ta jest informacja, dlaczego on ukrył, z lęku, z wyrachowania, bo uważał, bo bał, bo nie chciał się jeszcze tym dzielić i czy jakby z tymi okolicznościami jestem w stanie dalej go poznawać, być otwarta na niego. Troszeczkę inaczej jest z kłamstwem bo jak ktoś coś ukrywa, no to najczęściej jest to takie niedopowiedzenie, mm, ale nie kłamstwo takie, że mówisz zupełnie nieprawdę w, i to w twarz, prawda? Więc jeżeli ktoś kłamał, to znowu też bym się zastanowiła dlaczego to zrobił. Czy z lęku? Czy z wyrachowania? Jeżeli ktoś kłamie z lęku i to się zdarzyło raz, to ja bym była skłonna przebaczyć, bo wiem, że lęk jest... Um, no, jest takim dużym motywatorem, ma dużym no, duży wpływ na nasze zachowanie. Jeżeli się boimy, jesteśmy w stanie zrobić dużo głupich rzeczy. No i, ale właśnie pytanie: na temat czego kłamał? Że na przykład y, ma pracę albo ile zarabia? Y, czy kłamał znów odnośnie kwestii relacyjnych, że, że jest sam, że zakończył relację już dawno? No, bo też znaczy, jeżeli mężczyzna by na przykład skłamał i powiedział, A, tak, już od dawna nie byłem w związku, a później się okazuje, że rozstąpił się z dziewczyną swoją miesiąc temu i to taką z 5 lat, no to nawet jeżeli kłamał z lęku, to ja bym była ostrożna, no bo on jeszcze mógł nie wyjść z tamtego związku i traktować ciebie jako takie pocieszenie, żeby nie być sam samemu, więc tutaj byłabym ostrożna. Jeżeli kłamał odnośnie no jeżeli kłamą z lęku, no to znowu się temu przyjrzeć, ale jeżeli kłamą widzisz, że to jest kłamstwo takie dla wygody, z egoizmu czy z wyrachowania, no to nie, bo z kłamcą nie da się żyć. Kłamca tworzy alternatywną rzeczywistość i nigdy nie wiesz, co jest prawdą, a co fikcją. I to nie daje poczucia bezpieczeństwa i na kłamstwie nie da się zbudować związku. Więc chyba podsumowując bardziej byłabym skłonna, yy, Dać szansę komuś, kto ukrywa z lęku, później komuś, kto kłamie z lęku, ale nie dałabym szansy komuś, kto kłamał, bo, bo tak. Albo ukrywał takie istotne informacje w stylu, jestem w związku małżeńskim, mam żonę, dzieci. No to to jest taka rzecz, której się. Oczywiście wszystko się przebacza, no nie? żeby to nad Tobą nie ciążyło, ale nie wdnie się dalej w takie relacje. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po słuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa kierunek małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczynimy ten świat mniej samotnym miejscem.